Witam wszystkich hobbystów oraz pasjonatów świata terrorystyki. W dzisiejszej części chciałbym przybliżyć działanie modułu ustawienia. Znajdujemy się we właściwym miejscu, tak więc przejdę do omówienia zagadnienia. W górnej części znajdują się dwa boksy, do których mamy dostęp z dowolnego miejsca aplikacji. Pierwsze z nich obrazuje aktualnie wybrane ustawienie, drugi jest to tryb samouczka. Aby zobrazować jego działanie, przejdę do modułu Twoje zwierzęta. Praktycznie każda ikona oraz przycisk obarczona jest chmurką z wyjaśnieniem, do czego służy dany element. Aby tą chmurkę wyłączyć, wystarczy wyłączyć tryb samouczka. Kolejnym boksem są dostępne ustawienia. Jest to nic innego jak konfiguracja wybranego ustawienia. Pierwszym z elementów jest nazwa ustawienia, którą możemy zmodyfikować. Druga to wybór języka. Na chwilę obecną jest tylko jeden. Trzecim są filtry globalne. Aby zobrazować ich działanie, wybiorę filtr gady. Zapiszę, następnie ponownie przejdę do modułu Twoje zwierzęta. Jak widzimy, w kolumnie gromada znajdują się tylko gady. A następnie po przejściu do filtrów widzimy, że domyślnie wybrany jest filtr gady. Dziękuję za uwagę i zapraszam do zapoznania się z kolejnymi filmikami oraz zachęcam do subskrypcji kanału.